Dobry dzień dobry, moi drodzy, po poniedziałkowym dniu, wczorajszym poniedziałkowym, poniedzielnym, nastał dzień poniedzielno-poponiedziałkowy, czyli dzień wtorkowy. A skoro nastał taki dzień, to po prostu go zacznijmy z impetem, czyli zawołajmy. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie we wtorkowym odcinku 6 rano. Jest to tam już nie wiem, który odcinek 6 rano, a ja się mimo to, że to już jest tak dawno, w sensie tak długo się spotykamy, to się bardzo cieszę, że się spotykamy. I każdy ten odcinek, naprawdę wiem jak to brzmi, ale każdy odcinek jest dla mnie tak jakby to był pierwszy odcinek i tak jakbym się z wami widział po raz pierwszy, dlatego że tak, po prostu się strasznie cieszę. Przepraszam, zapowietrzyłem się, trochę mi zabrakło oddechu. Moi drodzy, i skoro wtorek, to oczywiście nasza tradycja od kilku tygodniowa, czyli cytat ze świętych, a dzisiaj raczej będzie ze świętej, która się już pojawiła kiedyś, 6 rano, ale oczywiście musi się pojawiać, bo jest świetną świętą. Jak to każdy święty jest świetny. Świetny święty. Też ciekawe takie zebranie słów. W sensie takie, jak to się mówi? Zbieżność, taka okoliczność. Co ja gadam? Kochani, zapraszam was do zdania, które na dzisiaj dla was przygotowałem. Posłuchajcie, jakie ono jest. Dzięki Bogu kazano nam iść za Chrystusem, skoro nie muszę iść przed Nim, nawet w ciemności droga jest pewna. Moi drodzy, to zdanie, tak mi się trochę to samo ułożyło, bo jakoś tego nie planowałem, ale jakoś tak tam te cytaty sobie szukałem i tak się to ułożyło. Jest tak naprawdę kontynuacją tego, co wam mówiłem wczoraj. Jeżeli pamiętacie, wczoraj wam mówiłem o powierzeniu się jakby w takim poczuciu ufności i w poczuciu bezpieczeństwa Panu Bogu, że to w Nim jest nasze bezpieczeństwo. I to dzisiejsze zdanie Święta Teresa jakby cudownie rozwija. Dlatego, że mówi, jest cudowną sprawą, że my możemy iść za kimś. A to znaczy, że ja nie muszę wiedzieć wszystkiego i zawsze i dokąd i którędy i jak, bo jest ktoś, kto mnie prowadzi. I oczywiście część z nas powie, no dobrze, to wszystko fajnie, tylko że ja wcale tego nie odczuwam, że ktoś mnie prowadzi i tak dalej. I to są jakby dwie ważne sprawy. Pierwsza. Moi drodzy, to, że tak bardzo często nie jest, to jest po prostu nasza wina. W takim sensie, ten odcinek nie jest po to, żeby w nas budzić poczucie winy, znaczy, jeżeli potrzeba takie słuszne poczucie winy, to może dobrze. Ale nie chodzi mi o to, żeby aż tutaj zarzucić oskarżeniami, nie. Tylko kochani, to, że bardzo często nie wiemy dokąd i to, że wcale nie mamy takiego doświadczenia, że nas Chrystus prowadzi, to jest jednego prostego powodu, bo my wcale za Nim nie idziemy. Bo tak naprawdę chodzimy swoimi własnymi ścieżkami, chodzimy tymi ścieżkami, które nam się podoba, które nam są wygodne, które nam są miłe i które dają nam jakieś w naszym poczuciu szczęście i dobro, chociaż tak wcale nie jest i de facto nie idziemy wcale za Chrystusem. Bardzo proste pytanie sobie jakby zadaj. Czy słuchasz wszystkiego, co mówi Pan Bóg? Czy słuchasz Jego poleceń? Czy słuchasz Jego nakazów? Czy słuchasz tego, co On mówi, że jest dobre i złe? Czy idziesz za tym? Czy codziennie z Nim się spotykasz, żeby Go posłuchać? Czy trwasz z Nim w bliskości i w modlitwie? Czy jesteś w sakramentach? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, bardzo często to, że idziemy po prostu jak w ciemności, to nie jest wina tego, że wcale nas Pan Jezus nie prowadzi, nie. To jest wina, że On by nas chciał prowadzić, tylko myśmy sobie poszli gdzieś indziej. Ale jest tu jeszcze druga sprawa, bo może rzeczywiście być tak, że ktoś naprawdę jakby chce iść za Panem Jezusem i idzie. I w ogóle rzeczywiście próbuje Go we wszystkim słuchać, a i tak ma takie poczucie totalnej pewności, znaczy niepewności, ciemności i w ogóle nie wiadomo dokąd. Taka jedna rzecz, może wam kiedyś mówiłem. Jak święta Matka Teresa została świętą, w sensie jak już tam zaczęli ogłaszać te jej tam procesy beatyfikacyjne i tak dalej, pamiętam, że kilka lat po jej śmierci opublikowano, i to była taka sensacja wtedy, pamiętam, straszna w telewizorach, jakby nieznane wcześniej listy Matki Teresy. Taka książka potem z tego wyszła, że nazywa się Światło w ciemności bodajże chyba. I tam jest po prostu kilkadziesiąt czy kilkaset listów Matki Teresy, które napisała do różnych ludzi, też taki pamiętnik trochę i tak dalej. I pamiętam, podawali to w wiadomościach jako taki skandal, że odkryto listy Matki Teresy świętej niby, a tutaj w tych listach się okazuje, że ona przez tam chyba prawie 50 lat swojego życia, czyli odkąd zaczęła w ogóle robić takie to swoje największe dzieło, czyli Siostry Miłosierdzia, w ogóle nie odczuwała Bożej obecności, miała takie w ogóle wrażenie, że idzie donikąd, że Pan Bóg jej nie chce i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam taki starszy ojciec Felix Bednarski, on już nie żyje, dominikanin z Krakowa, siedział wtedy, pamiętam, obok mnie na wiadomościach, oglądaliśmy wiadomości, ja byłem wtedy chyba na studentacie jeszcze, no i to podawali z takim tam, takim skandalem, takim, że o, wielkie objawienie, że ona była niewierząca prawdopodobnie. I ojciec Felix, taki stary wyjadacz, mówi wtedy, no, to wreszcie wiadomo, że była święta. Bo mówi, to, że robiła te wszystkie cudowne rzeczy, w sensie tak pomagała ludziom, mówi, to jest w ogóle ekstra. Ale mówi, to jeszcze nie jest dowód świętości. Mówi, to, że ona tyle lat przeżyła w ciemności i nie zrezygnowała i szła za Panem Bogiem. Mówi, teraz to wiem, że była święta. I kochani, ja bardzo pamiętam to zdanie. Może być tak, że naprawdę jesteś blisko Pana Boga i idziesz w ciemności. Uwaga! I tak jak mówiło to zdanie. No i nie szkodzi.
Dlatego, że pozwól, żeby ktoś inny cię prowadził. Nie musisz wiedzieć dokąd. Nie musisz wiedzieć, gdzie ta droga zaprowadzi. Masz za nim po prostu pójść. Nie przed nim, nie obok niego, ale za nim. I o tym jest to zdanie. Kochani, tak jak wam mówiłem wczoraj, powierzmy się w zaufaniu jemu i naprawdę nie musimy wiedzieć, gdzie nas to zaufanie doprowadzi. On zna naszą drogę, najlepszą dla nas drogę i jeżeli mu się tylko oddamy, to będzie nas prowadził do najlepszego miejsca. Ło, to się nagadał się dzisiaj, tak się naopowiadał, jakby się nie mógł naopowiadać. Dobra, tyle w tym odcinku dzisiejszym, wtorkowym, fantastycznym, mam nadzieję, dobrym, który był i który zrobicie, że zrobicie z niego dobry dzień. Oby tak było, byłoby super. Widzimy się jutro w środę w kolejnej 6 rano. Serdecznie was pozdrawiam, ściskam, błogosławię, przytulam, no i w ogóle do zobaczenia. Z Bogiem, pa!